Dzień dobry, nazywam się Aleksandra Powierska i pracuję w Instytucie Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie zajmuję się głównie badaniem mediów społecznościowych. Ale poza tym, że jestem badaczką, jestem również praktykiem. Układam strategię komunikacji dla firm, czasami przeprowadzam audyty. Dzisiaj chciałabym Państwu opowiedzieć o TikToku, czyli platformie, o której bardzo dużo się dzisiaj dyskutuje. Temat mojego wystąpienia, mojej prezentacji to TikTokizacja kultury. Czym owa TikTokizacja jest i jak możemy rozumieć to pojęcie? TikTokizacja to w skrócie upodabnianie się innych serwisów społecznościowych właśnie do TikToka. Ale ja chciałabym na to zagadnienie, na to pojęcie spojrzeć nieco szerzej, dlatego że TikTokizacja może oznaczać również upodabnianie się do TikToka innych form komunikacji, a także styli narracyjnych. Ale o tym za moment jeszcze więcej. Zacznijmy zatem od tego, czym w ogóle jest TikTok i dlaczego TikTok wywołał taką burzę komentarzy w internecie. Czym różni się od Facebooka, Instagrama albo na przykład Twittera? TikTok to serwis społecznościowy, w którym możemy zamieszczać krótkie filmiki. 15-sekundowe, 20-sekundowe, czasami dłuższe, ale generalnie one trwają około 2-3 minut. Do tych filmików możemy dodawać ścieżki dźwiękowe, możemy nakładać różnego rodzaju filtry i w ten sposób tworzyć content, który jest contentem audiowizualnym, czyli połączenie dźwięku, warstwy wizualnej i jeszcze dodatkowych elementów związanych z trendami w mediach społecznościowych. Tymi elementami mogą być gify, mogą być różnego rodzaju naklejki. Tworzy się coś, co ma przyciągać uwagę. I teraz pojawia się kwestia tego, czym w takim razie TikTok różni się od innych mediów społecznościowych. Na samym początku chciałabym przywołać badania Aparishiti Bhandari i Sary Bimo, które przyjrzały się TikTokowi i też zastanawiały się nad tym, co sprawia, że do TikToka dołącza coraz więcej użytkowników. Czyli co takiego w tym TikToku jest, że jest dla nas medium fascynującym. I po pierwsze, to jest algorytm TikToka. Kiedy mówimy o algorytmach w serwisach społecznościowych, to najczęściej jawi nam się coś, co jest mało zrozumiałe. Facebook nie chciał ujawniać, jak działa jego algorytm. Podobnie na Instagramie długo nie wiedzieliśmy, na czym opierają się parametry algorytmiczne, czyli nie wiedzieliśmy, w jaki sposób wyświetlane są treści, które widzimy. Mogliśmy się zastanawiać, dlaczego widzimy taką reklamę, a nie inną. Mogliśmy też się zastanawiać, dlaczego posty jednego naszego znajomego są priorytetem względem innych. Natomiast w wypadku TikToka mamy zupełnie inną sytuację. TikTok od samego początku mówił: tak, mamy algorytm. Tak, ten algorytm wybiera dla Was treści. I co więcej, robi to bardzo dobrze. To znaczy, że użytkownicy TikToka od samego początku wykazywali bardzo wysoką świadomość działania algorytmizacji. Algorytm nie był już tajemnicą. Algorytm był czymś, co stało się po prostu oczywiste. I teraz, kiedy otwieramy aplikację TikToka, już na samym wstępie widzimy duży ekran, tak zwaną zakładkę dla Ciebie. To jest zakładka, w której treści wybierane są właśnie przez algorytm na podstawie najlepszego dopasowania do naszych zainteresowań. Ta zakładka jest dominująca na ekranie. Dopiero później, gdzieś z boku, mamy taką małą lupkę, czyli ikonkę, w którą jeśli klikniemy, to możemy poszukać konta, które nas interesuje. Ale to nie jest takie proste, dlatego że interfejs zaprojektowany jest w taki sposób, że na pierwszym planie mamy tą zakładkę dla Ciebie. I Aparishita Bhandari i Sara Bimo upatrują się tu przyczyny jakby wysokiej świadomości algorytmu, czyli właśnie zaprojektowanie interfejsu. To, że użytkownik od razu ten interfejs widzi. To po pierwsze. Po drugie, badaczki zauważyły, że użytkownicy personifikują algorytm, a co za tym idzie, personifikują również samego TikToka. To znaczy, że mówią na przykład: algorytm mnie rozumie, TikTok mnie rozumie. Podoba mi się to, co TikTok mi daje, co mi podpowiada, czyli sam serwis staje się pewnego rodzaju, mogłabym powiedzieć, uczestnikiem rozmowy, dialogu. Nie rozmawiamy za pośrednictwem TikToka z drugim człowiekiem, komunikujemy się z twórcą, ale tak naprawdę komunikujemy się przede wszystkim z tekstem. Dlatego też badaczki mówią o hipercentryczności tekstów na TikToku. I teraz znowu wróćmy na przykład do Facebooka albo Instagrama.
bądź też Twittera. To są serwisy, w których na pierwszym miejscu był jednak twórca, jest nadal twórca. To są serwisy, które służą do tego, żeby budować sieć społecznościową, czyli sieć kontaktów. Na Facebooku zapraszamy znajomych, dołączamy do grup otwartych, zamkniętych, możemy polubić jakiś fanpage, wszędzie chodzi o interakcję. Jeśli jesteśmy w grupie zamkniętej, poznajemy innych użytkowników, nawiązujemy z nimi jakąś relację, wchodzimy w interakcję. Natomiast na TikToku rola twórcy schodzi na drugi plan, bo na pierwszym planie jest tekst, jest ów TikTok. TikTok, czyli post zamieszczony w serwisie o takiej samej nazwie. Tym samym mamy do czynienia z hipercentrycznością tekstów i z drugorzędną rolą twórców, z drugorzędną rolą jakby człowieka, który stoi za tym tekstem. Najważniejszy jest zamieszczony post. Dlatego też możemy mówić o tym, że społecznościowe interakcje zachodzą na linii użytkownik-algorytm-tekst, a nie użytkownik-użytkownik bądź użytkownik-algorytm-użytkownik. To jest zmiana, którą ewidentnie TikTok wprowadza w świat mediów społecznościowych. I pomimo tego, że jest wysoka świadomość algorytmu, z drugiej strony mamy do czynienia też z bańką filtrującą bądź też filtracyjną. Bańka filtrująca to jest takie pojęcie, które opisuje sytuację, w której algorytmy wybierają nam treści zgodne z naszymi przekonaniami, zgodne z naszymi upodobaniami, w związku z czym my mamy cały czas takie przeświadczenie, że mówiąc kolokwialnie, wszyscy myślą tak jak my. Utwierdzamy się w swoich przekonaniach, bo otrzymujemy treści, które nas interesują. I respondenci Bandari i Bimo wiedzieli, że ta bańka istnieje i doskonale zdawali sobie sprawę z tego, że w jakiś sposób algorytm ogranicza im dostęp do innych treści, ale jednocześnie to akceptowali, ponieważ te treści były dopasowane do ich gustów, do ich preferencji. Można by się zastanowić, co to tak naprawdę znaczy dla nas jako odbiorców, jako świadomych konsumentów treści medialnych, skoro otrzymujemy wyselekcjonowane informacje, ale jednocześnie to nam odpowiada. W literaturze medioznawczej pojawia się pojęcie gatekeepingu. Gatekeeping, czyli selekcjonowanie informacji, które mają być przekazane do opinii publicznej. Niegdyś, kiedy dominowały media tradycyjne, takim gatekeeperem był dziennikarz. To dziennikarz na podstawie swojej wiedzy, ale i jednocześnie przewidywań, co się spodoba publiczności, wybierał te teksty, które miały zostać upowszechnione. W tej chwili coraz częściej mówi się o gatekeepingu technologicznym. Zresztą to pojęcie gatekeepera technologicznego wprowadza również Magdalena Szpunar. Szpunar zwraca uwagę na to, że takim gatekeeperem w tej chwili stały się algorytmy, bo to algorytmy wybierają dla nas informacje, które mogą nas zainteresować. Czasami to jest dość pozytywny proces, to znaczy, że w dobie zalewu informacją, w dobie, kiedy mamy tak wiele różnorodnych treści, ciężko nam samodzielnie wyselekcjonować to, co będzie dla nas interesujące. Albo inaczej, zajęłoby to nam ogrom czasu. Algorytmy mogą być tu pomocne, no ale skoro jest jedna strona zjawiska, to będzie i druga, czyli właśnie to ograniczanie nas. Coraz ciężej będzie nam wychodzić z baniek filtrujących, z baniek filtracyjnych, a tym samym będziemy budować swoją bańkę informacyjną. Bańka informacyjna, czyli taka sytuacja, w której utwierdzamy się w swoich przekonaniach poprzez cały czas, poprzez takie ciągłe obcowanie z wiadomościami, z którymi się zgadzamy, które są zgodne z naszymi preferencjami. Rola algorytmu na TikToku jest naprawdę duża w porównaniu do innych serwisów społecznościowych, jeśli chodzi o takie kulturoznawcze podejście, dlatego że ten algorytm stał się po prostu kolejnym użytkownikiem świata mediów społecznościowych, o którym wcześniej aż tak dużo się nie mówiono, ponieważ tak jak wspomniałam, firmy raczej chciały ukrywać algorytmiczne ingerencje w działanie swoich systemów. Na rolę algorytmu zwraca również uwagę Meng Liang, który
pisze o nowym modelu ekonomii uwagi. Dotychczas tradycyjny model ekonomii uwagi bazował na węźle, a tym węzłem był konkretny człowiek, na przykład influencer, czyli to oznacza, że influencer musiał sobie wokół siebie zgromadzić odpowiednią widownię, musiał zdobyć sporo obserwujących, żeby z przekazem dotrzeć do szerszego grona odbiorców. Weźmy sytuację, w której zakładamy konto na Instagramie po raz pierwszy. Nie mamy żadnych środków, więc zdobywamy followersów w sposób organiczny, czyli oddolny, bez nakładów finansowych. Po tygodniu udało mi się zdobyć 100 followersów. Jeśli opublikuję jakiś post, to najprawdopodobniej algorytm zadziała tak, że ten post nie dotrze do wszystkich moich followersów, tylko do wybranego procenta, który może wcale nie być taki imponujący. Jeżeli bym miała 1000 albo 1000 followersów, istnieje szansa, że post się szybciej rozprzestrzeni, że post będzie lubiany, że post będzie udostępniany, że będzie podawany dalej w relacjach, a tym samym informacja rozniesie się również do tych osób, które wcześniej nie śledziły mojego profilu, a zaczęły to robić w momencie, kiedy zobaczyły po raz pierwszy ten wpis. Tym samym ja jestem węzłem, od którego wszystko się zaczęło, ale to ludzie dookoła z pomocą algorytmów sprawili, że treść rozprzestrzeniła się dalej. Mówimy o sieci zatem znajomych, o kapitale społecznym. W wypadku TikToka nowy model uwagi będzie polegał na tym, że to dane decydują o tym, które treści mają stać się popularne. To oznacza, że jeśli zaprojektuję TikToka, mając 5 followersów, ale ten TikTok idealnie wpisze się w trendy, które są obecnie popularne w serwisie na TikToku, to tym samym algorytm może docenić tą treść i sprawić, że nagle będę miała 20 albo 200 tysięcy odsłon przygotowanego przeze mnie filmiku. Nie muszę już mieć 1000, 2000 milionów followersów, by moja treść stała się popularna. I to jest ten nowy model uwagi. Jak Państwo widzą, bardzo algorytmiczny, tak? Znowu mamy tą główną, centralną rolę algorytmu. Czy to oznacza, że w mediach społecznościowych nie będziemy już mieli do czynienia ze społecznościami bądź wspólnotami wirtualnymi? Niekoniecznie. Na TikToku jest wielu twórców, którzy zgromadzili kapitał społeczny. Jest wielu influencerów obserwowanych przez miliony użytkowników ze względu na swoją osobowość. Niemniej jednak dochodzi do pewnych przemian i taką przemianą jest charakter samej społeczności. Kiedy mówiliśmy o wspólnotach wirtualnych bądź też społecznościach wirtualnych w kontekście serwisów takich jak Instagram albo Facebook, najczęściej mieliśmy na myśli wspólnoty, które są skonsolidowane wokół konkretnego zainteresowania albo wydarzenia. Dla przykładu, kiedy na Facebooku dołączamy do grupy zamkniętej bądź też prywatnej, najczęściej ta grupa skonsolidowana jest wokół konkretnego zainteresowania. Książka, literatura obyczajowa, szerzej, kino, bądź też jakaś konkretna akcja społeczna. Dołączamy do grona, które mobilizuje się, by osiągnąć jakiś cel. Więc cały czas dołączamy do ludzi, którzy chcą coś osiągnąć. Komunikujemy się z nimi. Nie musimy się znać. Może też być taka sytuacja, że z częścią z tych osób nawiążemy bliższe relacje, czyli wychodząc z grupy, zaczniemy z nimi rozmawiać na Messengerze albo innym komunikatorze. Ale może być też taka sytuacja, w której nasze kontakty będą się ograniczały tylko i wyłącznie do dyskusji toczonych w tej grupie. Jeśli chodzi o TikToka, tutaj kolejna zmiana, mogłabym nawet powiedzieć rewolucja. Diane Zui i David James Zui piszą o społecznościach imitacyjnych na TikToku. Społeczności imitacyjne to są takie wspólnoty, dla których podstawą jest ten wspólny rytuał imitacji i replikacji. Mówimy o rytuale imitacji i replikacji, ponieważ większość nagrań i filmików, które pojawiają się na TikToku, są odtwarzaniem pewnych schematów, pewnych trendów, czegoś, co w danej sytuacji jest popularne. Więc my naśladujemy. Nie znaczy, że robimy to jeden do jeden. Najczęściej dodajemy jakąś nową muzykę albo jakiś nowy element, swój punkt widzenia, ale wpisujemy się w ten trend
jest tą główną narrację. Z rytuałem imitacji replikacji będzie również powiązany cały proces przesyłania interakcji z danym tekstem po to, żeby właśnie budować to wspólne doświadczenie, ale oparte na tekstualności, oparte na tej replikacji. I to jest dość znacząca zmiana, która wynika po pierwsze z algorytmizacji TikToka, o której wspominałam, po drugie wynika z hipercentryczności samego tekstu, który się pojawia na TikToku, no i po trzecie właśnie z charakteru wspólnot, które też są ogromne, bardzo często liczą miliony użytkowników, więc siłą rzeczy niemożliwe jest, żeby ci ludzie też wchodzili w jakieś głębsze interakcje między sobą. Tak wyglądał świat. Świat oparty na wspólnotach wirtualnych i na interakcjach, na kapitale społecznym, to jest świat Facebooka, Instagrama, Twittera, który też się zmienia pod wpływem TikToka, więc tutaj możemy zobaczyć, że inne serwisy społecznościowe zaczynają inspirować się TikTokiem. Ale nie tylko serwisy społecznościowe, ponieważ TikTok przenika nam również w sferę życia publicznego i coraz częściej możemy zobaczyć, w jaki sposób kształtowana jest debata publiczna na TikToku. Osoby, które zajmują ważne stanowiska, stanowiska, które są stanowiskami często państwowymi, zaczynają pojawiać się na TikToku i to jest ogólnoświatowy trend, któremu też nie należy się dziwić, bo przecież te osoby są na Twitterze, są na Facebooku, na Instagramie. TikTok staje się jakby kolejną odsłoną. I w wypadku debaty publicznej możemy zaobserwować kilka zmian, które wynikają właśnie z owej TikTokizacji, czyli pewnej inspiracji TikTokiem. Po pierwsze mówi się o memetyzacji polityki. Memetyzacja, czyli od mema, jakby budowanie narracji opartej na memach, ale również dążenie do pewnego rodzaju wizualizacji tej komunikacji, czyli wprowadzanie komunikacji obrazkowej, mogłabym tak o tym powiedzieć, w miejsce na przykład rozbudowanych wypowiedzi werbalnych. Memetyzacja polityki będzie powiązana też z performatyzacją, to znaczy, że część osób publicznych, które występują na TikToku, to są osoby, które same siebie nagrywają bądź też są nagrywane, a tym samym muszą przedstawić jakiś performance. To nie jest wycinek z konferencji prasowej, to nie jest spot reklamowy, to ma być coś, co jest naturalne. I to mogłabym to przyrównać do sytuacji, w której ja się teraz znajduję. Przemawiam do Państwa i to jest pewnego rodzaju performance. Sytuacja, która nie jest do końca dla mnie naturalna, natomiast muszę mieć z tyłu głowy, że Państwo słuchając mnie będą zwracali uwagę na moją intonację, na to, w jaki sposób się do Państwa zwracam, o czym mówię, ale też na całokształt nagrania. To jest pewnego rodzaju performance. Dokładnie to samo robią politycy na TikToku po to, żeby pokazać nam albo podkreślić swój przekaz. Wychodzą do ludzi jeszcze bardziej niż podczas nagrań, które zwykliśmy oglądać na Facebooku bądź też na Twitterze. Czasami w tych nagraniach może się pojawić narracja populistyczna. To najczęściej podejmowane jest w artykułach zagranicznych analizujących różnego rodzaju ugrupowania, bo następuje ten element bezpośredniego zwrotu do odbiorcy, tak że czujemy jakby bliskość z osobą, która wcześniej była dla nas niedostępna. Więc możemy powiedzieć, że TikTok stał się kolejnym narzędziem komunikacji z odbiorcą na takim bliższym poziomie, gdzie faktycznie możemy mówić też o pewnej emocjonalności tego kontaktu. Ze względu na swoją lekką i skrótową formę komunikacji, TikTok może być zaliczany do narzędzi polityki popularnej. Pojęcie polityki popularnej opisują m.in. Olgierd Anusewicz i Dorota Piątek, wskazując na to, że polityka popularna jest tą polityką, z którą my najczęściej mamy do czynienia w postaci przekazów medialnych, popularnych gazet, czyli to jest taka polityka bliska nam, jednocześnie dość mocno nacechowana emocjonalnie. Z tą polityką wiąże się również pojęcie tabloidyzacji, czyli procesów, w którym inne media upodobniają się do komunikacji, którą możemy znać z tabloidów. Drugim nurtem, w ramach którego możemy rozpatrywać TikToka, jest koncepcja
permanentnej kampanii, którą opisuje między innymi Aiden Moir, wskazując na to, że TikTok stał się takim narzędziem ciągłej komunikacji z odbiorcami, z potencjalnymi wyborcami, po prostu z obywatelami. Dzięki temu mamy medium, gdzie możemy czuć, że ten kontakt cały czas jest. Ponieważ politycy publikują różne treści, zadają nam pytania, my możemy na te pytania odpowiadać w komentarzach, więc interakcja cały czas zachodzi. I kiedy myślę o TikToku, to widzę taką responsywną przestrzeń debaty publicznej, czyli takie powstaje nam miejsce, które już wcześniej było na Twitterze, było na Facebooku, było na Instagramie, ale miejsce, w którym faktycznie dochodzi do zaangażowania, do aktywizacji, a mam tu na myśli przede wszystkim młodszych użytkowników, bo o ile na Twitterze zawsze debata publiczna była gorąca, na Facebooku również poruszano różnego rodzaju sprawy publiczne. Facebook też jest świetnym narzędziem do aktywizmu społecznego. O tyle TikTok ze swoim przekazem trafia do użytkowników młodszych, którzy zaczynają się angażować, którzy dostrzegają jakby potrzebę zabrania głosu. Można się zastanawiać, na ile TikTok prowadzi do banalizacji pewnych tematów, bądź też infantylizacji poprzez właśnie taką często rozrywkową, satyryczną, ironiczną formę wypowiedzi. Natomiast musimy mieć z tyłu głowy gdzieś cały czas tą myśl, że te treści trafiają do użytkowników, którzy po pierwsze są obyci z tym medium, po drugie są młodsi, więc rozumieją ten język, który jest zupełnie innym językiem niż debata publiczna w mediach tradycyjnych. I tu mamy kolejną zmianę. To znaczy, że TikTok doprowadził do hiperbolizacji pewnych trendów, które od lat mają miejsce w debacie publicznej. Bo jeśli mówiłam o performatyzacji, no to nie jest tak, że ona nagle się pojawiła teraz, kiedy mamy TikToka. Ona była od lat. I to są mówcy, osoby publiczne, które występowały zawsze. Uprawiały pewnego rodzaju performance. Natomiast teraz mamy do tego ten element właśnie zmediatyzowania, czyli zapośredniczenia przez TikTok i moment, w którym jeden przekaz może dotrzeć do milionów osób po prostu od razu, w mgnieniu oka. I to wszystko, proszę Państwa, prowadzi do sytuacji, którą możemy nazwać bądź też opisać przy pomocy angielskiego określenia news finds me perception, czyli takiej percepcji, w której dzięki temu, że codziennie mamy dostęp do informacji podawanych nam w skróconej formie, podawanych nam w sposób taki lekki, mamy takie wrażenie, że jesteśmy bardzo dobrze poinformowanymi obywatelami. I tu widzę pewne zagrożenia, to znaczy, że jeżeli ja przeczytam nagłówek na Facebooku, jeżeli ja zobaczę jakieś hasło na Twitterze, jeżeli ja obejrzę 20-sekundowego TikToka, to czy ja będę dobrze poinformowaną obywatelką? Czy poznam kontekst sprawy? Czy wgryzę się w różnego rodzaju zawiłości, które być może w tej sprawie są? Czy zacznę szukać innych źródeł? Ze względu na szybkość komunikacji w mediach społecznościowych prawdopodobnie nie. Natomiast będę miała taką wiedzę, którą ja nazywam wiedzą nagłówkową, czyli będę wiedziała, że coś się stanie, natomiast nie będę wiedziała, jakie jest tło kontekstowe, jeśli nie podejmę tego wysiłku, żeby te informacje rozwinąć. Co oczywiście też jest możliwe i media społecznościowe dostarczają nam takich narzędzi. Wszystko tylko zależy od tego, czy będziemy chcieli z nich skorzystać. I wracając do głównego pytania, czym zatem jest TikTokizacja kultury, odpowiedziałabym analogicznie do tabloidyzacji, że jest to proces, w którym komunikacja zbliża się swoją formą do tej, która jest obecna na TikToku. Nie można tutaj robić uogólnień, to znaczy, że nie we wszystkich obszarach dostrzeżemy TikTokizację, ale jeśli chodzi o kulturę popularną, jeśli chodzi o przekazy tworzone w mediach społecznościowych bądź na portalach internetowych, możemy już dostrzec pewne zależności, które będą przypominały nam TikToka i będą nam się kojarzyły z tym, co widzimy na TikToku. Więc po pierwsze, memetyzacja komunikacji, obrazkowość komunikacji, coraz większa liczba zdjęć, które mają komunikować o tym, gdzie jesteśmy, co robimy, bądź też obrazować omawiane tezy.
Zabawne obrazki, czyli mem, popularnie zwany, który najczęściej kojarzy nam się z zabawnym obrazkiem, to jest jakby tylko i wyłącznie jedna strona omawianego zjawiska, bo za memetyzacją będzie właśnie kroczyło to nastawienie na wizualność przekazów. A to się wiąże z estetyką. Coraz więcej przekazów w mediach społecznościowych to przekazy krótkie, ale bardzo mocno naładowane różnymi bodźcami wizualnymi. I nie tylko wizualnymi, bo również dźwiękowymi, więc dynamiczna muzyka, kadr za kadrem, kadry bardzo szybko się zmieniają. W jednym kadrze możemy mieć film, na to może być naniesione zdjęcie, a na tym zdjęciu może być filtr, a przy tym filtrze zdjęciu może być jeszcze jakiś gif i dodatkowo jeszcze jakaś naklejka, która będzie nam migała. To są bardzo naładowane wizualnie komunikaty, z którymi my musimy sobie poradzić i musimy przyswoić taki ogrom informacji. Estetyka, która bardzo często sprowadza się do pewnego rodzaju naturalności, którą określiłabym też jako niższa jakość. To znaczy, że, ale to nie, niższa jakość niekoniecznie oznacza tutaj pewnego negatywnej ewaluacji tego zjawiska, tylko faktycznie treści na TikToku tworzone zwłaszcza przez oddolnych twórców, to nie są spoty reklamowe, to nie są trailery bądź też zwiastuny serialowe, tylko to są po prostu robione ręcznie filmiki, które mają wiele niedociągnięć, ale które jednocześnie przez to stają się bardziej autentyczne. TikTok bywa też porównywany do nowej telewizji i tutaj faktycznie badania wskazują, że wśród młodszych użytkowników, gdzie ta oglądalność tradycyjnej telewizji spada, rośnie jednocześnie liczba godzin spędzanych na TikToku. To znaczy, że TikTok stał się taką drugą telewizją. TikTok jest włączany i po prostu oglądany tak, jakbyśmy oglądali ramówkę w telewizji. Może bez przerwy na reklamy, ale i te reklamy mogą się pojawić, więc oglądamy po prostu to, co podpowiada nam algorytm, tak jak kiedyś oglądaliśmy telewizję, która została zaprogramowana przez jakąś stację i program został wcześniej ułożony dla nas, tak algorytm na bieżąco układa dla nas TikTokowy program, pokazując nam to, co najprawdopodobniej nas zainteresuje. Ale przy tym wszystkim dochodzi kwestia efemeryczności komunikacji. Co oznacza efemeryczność komunikacji? Oznacza to, że treści coraz częściej znikają. Wszystko zaczęło się od Snapchata, później od Instagrama, kiedy pojawiły się relacje, które istniały tylko przez 24 godziny. W tej chwili na Instagramie możemy już relacje zapisać, ale wcześniej, po 24 godzinach, ta relacja po prostu znikała i nie można było do niej wrócić. Komunikacja była efemeryczna, nie następował ten element archiwizacji. Tą efemeryczność często porównywano do naszej mowy po prostu mówionej, w której posługujemy się językiem w konwersacji, bo słowo, w momencie kiedy je wypowiadamy, ona znika bezpowrotnie. Możemy je powtórzyć, ale każde powtórzenie to już nie będzie to pierwotne słowo. Dlatego właśnie treści efemeryczne, takie jak relacje na Instagramie bądź też posty na Snapchacie, porównywano do słowa mówionego. I TikTok, ze względu na to, że te formy są bardzo krótkie, te formy są dynamiczne, również będzie się wpisywał w efemeryczność komunikacji, ponieważ my obejrzymy jakiś filmik, ale najprawdopodobniej do niego już nie wrócimy, bo algorytm podpowie nam kolejny i kolejny i kolejny. Ale jednocześnie możemy mówić o responsywności, bo my wchodzimy w dialog z tekstem, o czym już wcześniej mówiłam, możemy komentować, możemy się udzielać, więc coraz więcej serwisów wprowadza też różne możliwości, żeby nas zaangażować, żebyśmy byli bardziej aktywnymi użytkownikami. A wszystko to prowadzi do pewnego rodzaju nowej retoryki. Nowej retoryki, którą nazwałabym TikTokową retoryką, czyli oparcie komunikacji na bardzo krótkich, zwięzłych przekazach, które jednocześnie są nacechowane emocjonalnie albo są konkretnym przekazem bardzo takim sprecyzowanym, tak żeby to wszystko zamknęło się w kilka sekund. Ta komunikacja jest natychmiastowa, ta komunikacja jest bardzo szybka, ta komunikacja sprawia, że tak naprawdę oglądamy właśnie te TikToki, jakbyśmy wyrzucali z siebie słowa. I ta nowa retoryka prowadzi do tego,
dlatego, że twórcy TikTokowi muszą się postarać, żeby przyciągnąć naszą uwagę. Algorytm to jest jedno, bo algorytm oczywiście te treści może nam podsunąć, no ale nam się te treści muszą też spodobać. Nowa retoryka TikToka przenika zatem do innych serwisów społecznościowych, w których możemy zaobserwować rozwiązania, które znamy z TikToka, jak chociażby instagramowe rolki. Może to nie jest przełożenie 1:1, ale widać ewidentne inspiracje TikTokiem. TikTokizacja kultury będzie zatem polegała na zbliżaniu się komunikatów i tekstów kultury do TikToka. Zobaczymy, jak ten proces będzie się rozwijał. Na razie myślę, że jesteśmy na początku tej drogi, ale warto bacznie obserwować TikToka, chociażby z tego względu, że jest to jedna z najpopularniejszych aplikacji na świecie. I chociaż w Polsce, jeśli chodzi o liczbę użytkowników, to wciąż Facebook jest na pierwszym miejscu, to TikTok rośnie w siłę. I tyle ode mnie na temat TikToka i świata mediów społecznościowych. Serdecznie dziękuję za uwagę.